Okej, okay. bitcoin 20 500. Co się stanie z ceną bitcoina? Madgox, Fidelity, Rosja, Rockefeller, Bloomberg, najwięksi gracze spekulują? Również. Apecoin, czyli czy warto w tym momencie inwestować w altcoiny, a także sztuczna inteligencja skin, która podobno jest w stanie czytać w myślach, no i na samym końcu oczywiście dane on chain, szereg danych po to, żebyśmy rozumieli, co się dzieje na sieci, kto sprzedaje, kto kupuje, żebyśmy wiedzieli, czy ewentualnie warto w tym momencie wbijać w rynek, czy jeszcze poczekać, a może właśnie na, teraz, na ten moment sprzedawać. W związku z tym zaczynamy od analizy fundamentalnej. Od newsów po to, żeby rozumieć cały kontekst, a dzisiaj kontekst jest bardzo ciekawy, ponieważ duzi gracze spekulują na cenie. Na samym początku dobre newsy z Rosji. Mianowicie przewodniczący euroazjatyckiej grupy do spraw zwalczania prania pieniędzy, czyli ten pan Yuri Chikanchin twierdzi, że rosyjski nadzór finansowy jest gotowy na to, żeby zaakceptować Wykorzystanie kryptowalut w rozliczeniach międzynarodowych. Jeżeli rzeczywiście, słuchajcie, Rosja zaczęłaby na szeroką skalę wykorzystywać Bitcoina w rozliczeniach międzynarodowych, byłoby to długoterminowo dla Bitcoina bardzo dobre, ale są też inne wieści. Między innymi od tego pana, czyli prezesa Rockefeller International, czyli Yuri Sharma, który, jak tutaj cytuję, ma nadzieję że 2 do 3 do 5 lat Bitcoin stanie się bardziej stabilnym aktywem w odniesieniu oczywiście do jego stabilności na przykład przy wykorzystaniu jako stablecoin. I tutaj uważa, że w ciągu najbliższych jednak 6 miesięcy mogą nastąpić dalsze spadki spowodowane spadkami akcji no przede wszystkim w USA. Zauważył, że typowe bessy i tutaj właśnie mowa o bessach trwają około roku. A do tej pory, jak zauważył, akcje Spadły dopiero o 20%, i to trwa mniej niż rok. A standardowo akcje spadają o około 35% na SP500. Zaraz do SP500, do Nasdaqa również przejdziemy. A teraz przechodzimy do Fidelity. I Fidelity również tutaj wycenia możliwość wzrostu albo spadku bitcoina. Porównuje. Cenę bitcoina nie tylko do takiej wyceny w stosunku do dolara, ale również w stosunku do jego price network ratio, czyli w stosunku do rozwoju sieci. Tutaj na tym wykresie jest to pokazane, i tutaj konkretnie Analytics Fidelity właśnie taką analizę robi, czyli Jurien Trimmer, który na swoim Twitterze te posty wrzuca. I w związku z tym twierdzi, że teraz Bitcoin jest bardzo, bardzo niedoszacowany i że jesteśmy bardzo, bardzo blisko dołka. Natomiast ankieta Bloomge, Bloomberga pokazuje, że 60% z 950% ankietowanych inwestorów uważa, że Bitcoin ma większe szanse na osiągnięcie 10 tysięcy dolarów w tym roku niż na wrócenie do. 30 tysięcy dolarów. Tylko 40% uważa, że 30 tysięcy dolarów w tym roku jest nadal w grze. Tak twierdzą ankietowani według ankiety Bloomberga. Natomiast Mt. -go Gox, tutaj jest bardzo ciekawa sprawa z tego względu, że ja wam o tym mówiłem w weekend, o tym, że jest już oficjalny dokument, który. Który mówi o tym, że bitcoiny z Mandgoc będą wypuszczane właśnie w sierpniu. I tutaj pytanie, czy uwolnienie tych bitcoinów, które są warte praktycznie 3 miliardy dolarów, spowoduje załamanie rynku w sierpniu, we wrześniu być może, to jest 137 tysięcy bitcoinów, które zostaną wypuszczone na rynek. Te fundusze zostaną zwrócone po tym, jak oczywiście w, w 2014 roku, przypomnijmy, Mt. poinformował, że 200 tysięcy bitcoinów z 850 tysięcy bitcoinów zostało odnalezionych. Jakimś dziwnym trafem zostały znalezione te bitcoiny. Przypomnijmy, że Mt. w 2014 roku był największą giełdą obsługującą 70% wszystkich transakcji Bitcoin bitcoinów. I teraz porównując, jeżeli te bitcoiny miałyby być zrzucone, 137 tysięcy bitcoinów, dla przykładu, gdy Bitcoin spadł z poziomu 30 tysięcy dolarów, wtedy Luna zrzuciła 80 tysięcy bitcoinów. Luna Foundation Guard. Teraz te 137 tysięcy bitcoinów teoretycznie mogłoby wpłynąć na rynek. Oczywiście nie wszystkie zostaną przelane, większość inwestorów prawdopodobnie ich nie sprzeda natychmiast. Tym bardziej, że oni już czekali naprawdę, naprawdę długo i prawdopodobnie już się mocno doedukowali w tym czasie. I są w stanie znieść różne emocje. W związku z tym prawdopodobnie jakaś część nie, 30% może zostać wyrzucone na, na starcie. 20%, 40%, jakaś niewielka część może zostać wyrzucona na starcie, czyli 20, 30, 40 tysięcy bitcoinów, a w związku z tym takie załamanie rynku może być, ale to, czego ja się bardziej spodziewam, tutaj, jeżeli teraz przejdziemy sobie od razu do ceny Bitcoina, zobaczcie. To, jeżeli rzeczywiście te bitcoiny będą miały być sprzedane za kilka miesięcy, czyli w sierpniu, we wrześniu, to na tym przełomie, tutaj, na tym przełomie, to czego się spodziewam, to się spodziewam bardzo dużego wykwitu negatywnych newsów. Negatywnych newsów z rynku. Takich, które będą miały na celu dampowanie ceny jeszcze, jeszcze bardziej. Bo zwróćcie uwagę, co się będzie działo: ludzie będą otrzymywać bitcoiny. Cały rynek będzie wiedział o tym, że inwestorzy z Mankos otrzymują swoje bitcoiny. A w związku z tym, jeżeli wyobraźcie sobie, jeżeli jesteście wielorybami, jeżeli jesteście ludźmi, którzy, ma, którzy mają ogromne e, zasoby i chcecie skupować bitcoina, to co robicie w takiej, w takiej sytuacji? Najpierw być może trochę pompujecie cenę bitcoina po to, żeby dać rynkowi jakieś takie złudne wrażenie. Następnie w momencie... Wypuszczania tych bitcoinów, w momencie, gdy one rzeczywiście mogą się pojawić na rynek, staracie się maksymalnie wszystkich wystraszyć. Ale to maksymalnie wszystkich wystraszyć. Ludzie się wyprzedają, być może powodu powstają jakieś finalne takie załamanie rynkowe, no i następnie szybki odkup i być może wzrosty. To może być również skorelowane z teterem. Niektórzy twierdzą, że we wrześniu czy na jesieni, właśnie Teter będzie miał. Trudne momenty, w związku z tym będziemy czekać, no i będziemy też pod to grać. Oczywiście, na tym kanale wszystko będziemy na bieżąco komentować. Dalej przechodzimy do informacji odnośnie Apecoina. Apecoin, jak się okazuje, zobaczcie, tutaj jest, są dane: 100 hodlerów posiada 51% podaży Apecoina. Czy to dobrze, czy to źle? Oczywiście, że to źle. Apecoin jest jednym z wielu altcoinów, które mają podobną sytuację, gdzie Mała część hodlerów posiada naprawdę dużą część podaży. I teraz zwróćcie uwagę, czy to jest dobry moment, żeby w ogóle kupować altcoiny w momencie, gdy bitcoin jest niepewny? Odpowiedź jest prosta: to nie jest dobry moment. Dobry moment jest wtedy, gdy bitcoin wzrasta, gdy bitcoin jest na swoich ATH. W momentach gdy Bitcoin jest na spadku, jest to bardzo ryzykowny moment do tego, żeby podejmować jakiekolwiek decyzje zakupowe. Oczywiście wzrosty się mogą pojawić, bo jeżeli teraz by Bitcoin odbił nagle, to altcoiny też będą rosnąć. Niemniej jednak jest to, du to duże ryzyko. Zwróćcie uwagę, od momentu wypuszczenia piosenki Eminema i Snoop Dogga na temat Apecoina, zwróćcie uwagę, Apecoin urósł 23% w stosunku do Bitcoina. Niemniej jednak teraz wcale tak dobrze tutaj sobie nie radzi. Odreagowanie powstało, a w związku z tym e, generalnie altcoin na ten moment nie są dobrym rozwiązaniem. Statystycznie dobrym rozwiązaniem na ten moment jest albo stablecoin, e, waluta fiducjarna, albo bitcoin. Bitcoin przede wszystkim bitcoin. Okej, okay, idziemy, idziemy dalej. Zwróćcie uwagę Chiny, sztuczna inteligencja, która rzekomo jest w stanie czytać w naszych myślach, a nie w naszych, tylko tak naprawdę w myślach członków partii komunistycznej po to, żeby stwierdzać, czy ci członkowie partii komunistycznej są lojalni wobec rządu. Takie newsy dzisiaj są od nas, od Maximusa, od Max Data, od, ode mnie, od Julian Krypto. Zobaczcie jeszcze właśnie na Max Data' App, co się działo ostatnio. Tuż przed tymi spadkami mieliśmy no dosyć solidne wyprzedaże ze strony długoterminowych hodlerów, czyli mieliśmy wzrosty Bitcoina, następnie szybka wyprzedaż długoterminowych hodlerów. No i to też było nam w stanie powiedzieć, że to jest taki moment finalny tych wzrostów. Podobna sytuacja była również na zakupach na Binance, gdzie w trakcie tych wzrostów pojawiły się dosyć duże zakupy na Binance, czyli tak zwane FOMO, małe zakupy w tym samym czasie na Coinbase. Jeżeli chodzi o dane on na ten moment to by było tyle. Ok? Dzięki wielkie. E, pamiętajcie również, że narzędzia Maximus cały czas są rozwijane, i jeszcze tutaj ważna sprawa. Dodaliśmy nowe, dodane zostały nowe wskaźniki Dow Jones Industrial Average, SP500, NASDAQ, CPI, e, nawet Dollar Purch Purchasing Power, czyli wartość nabywcza dolara. W związku z tym nowe wskaźniki rynkowe do Maximusa są dodane, a już niebawem też będzie możliwość korzystania z programowalnych alertów. Miejmy nadzieję, że niebawem będzie taka możliwość. Praca w IT cały czas jest dla programistów. Do Maximusa możecie się odzywać, a jeżeli chcecie z narzędzi korzystać, to linki są w opisie do Telegrama, do Maximusa. Także jestem ciekawy Waszych opinii, co uważacie, co się teraz będzie działo na rynku Bitcoina. Czy jesteście w stablecoinach, czy jesteście w altcoinach. Czy jesteście zupełnie poza rynkiem? Dzięki wielkie, wszystkiego dobrego, trzymajcie się. Niech Hossa będzie z nami.